poprosił o przepis na syrop z kwiatu czarnego bzu. Tutaj już widzicie, ten czarny bez jest obrany. Nie ma tych najgrubszych zielonych gałązek łączących baldachy. Są tylko te pomniejsze. Ja mam akurat połowę garnka. I teraz tak, to jest do tego dam tyle samo cukru, co mam tego bzu. Pozwolę, żeby to osiadło, wymieszam to razem, pozwolę, żeby ten bez puścił sok, potem doleję nieco zimnej wody, tak na oko, czy chcę mieć syrop gęsty bardziej, no to mniej, i będę gotować. Po gotowaniu odstawiam na 24 godziny i później następnego dnia znowu gotuję, podgrzewam, dolewam. Ja wolę dolewać jakieś octy ziołowe mojej roboty niż kwaśną cytrynę. Uważam, że czasami po prostu kwiaty białego bzu będą lepiej synergizować z naszymi rodzimymi, domowymi octami, które są wysoce odżywcze. I wówczas też tego octu dolewam tak do smaku, jak chcę, żeby było bardziej kwaśne, to więcej, mniej, mniej. I albo ten syrop będzie gęstszy lub rzadszy. Żyjcie!